tysiące lampek, niezliczona liczba różnego rodzaju dekoracji, oczywiście także podświetlanych i do tego oczywiście szopka. To krótki przepis na zdobycie popularności nie tylko podczas świąt. Najbardziej rozświetlony dom w Przyszowicach budzi zainteresowanie nie tylko sąsiadów. Ten pomysł rodził się ponad 20 lat temu, kiedy dzieci były małe, dla upiększenia tego domu, tego ogrodu postanowiłem coś zrobić. Z tym, że to było skromne, bardzo skromne, ale z roku na rok coraz więcej tych światełek dochodziło. Później wnuki się rodziły, no to dalej dla wnuków. W tej chwili wnuki są dorosłe, prawie każdy na swoim. No, w związku z tym robię to dla ludzi, którzy tu przychodzą. Jeżeli ktoś zastanawia się, jak pan Marian radzi sobie z rosnącymi cenami energii elektrycznej, to i na to znalazło się rozwiązanie. Założono fotowoltaikę od ponad półtora roku, więc ona już pracowała w ubiegłym roku, w tym okresie świątecznym, w tym roku. No i muszę powiedzieć, że otrzymując rachunek na cały rok, nie jest to znacznie więcej, bym płacił. Także wszystko jest w norze, nawet mniej, bo tak wspomniałem, że oświetlenie jest LED-owe, które pobiera dużo, dużo mniej tego prądu. Pan Marian co roku rozpoczyna zakładanie światełek pod koniec listopada, tak aby zdążyć z włączeniem iluminacji na Mikołajki. Właściciel domu obiecuje, że jego dekoracje będzie można podziwiać do połowy stycznia.